Tomasz Słodki, witam Państwa bardzo serdecznie w studiu. Witam psychologa Elżbietę Grabarczyk-Ponimarz. Dzień dobry. Dzień dobry Państwu. Temat chyba niezły na dzisiejsze czasy, tak mi się wydaje. Szczególnie teraz, kiedy mamy wojnę i kiedy wiele osób siedzi przed telewizorem i kibicuje jednej stronie, a jeśli chodzi o drugą, to ma nadzieję, że zginie jak najwięcej osób. I zastanawiam się, do czego prowadzi obojętność? Do czego możemy się odważyć, jeśli mamy mechanizmy obronne? Jak to funkcjonuje wszystko? My wszyscy mamy mechanizmy obronne, natomiast dzisiaj chciałabym opowiedzieć o ich szczególnym rodzaju, o moralnych mechanizmach obronnych, które odpowiadają za to, że możemy robić coś złego, możemy krzywdzić drugiego człowieka lub biernie przyglądać się temu, jak jest krzywdzony, nie odczuwając poczucia winy i zachowując dobry obraz siebie. Krzywdząc słowem, krzywdząc fizycznie? Krzywdząc w dowolny sposób. Mhm, czyli na przykład może być tak, że ktoś kogoś obraża, my to widzimy i nie reagujemy. I nie reagujemy. Albo na przykład ktoś kogoś bije na ulicy, albo nie wiem, gdziekolwiek i też nie reagujemy. Dlaczego? Właśnie za to odpowiadają moralne mechanizmy obronne. One pozwalają nam wytłumaczyć sobie, że nie robiąc nic, nie robimy nic złego, że to nasza bierność, nasza obojętność lub nasz zły uczynek nie jest niczym złym. Jednym z takich najbardziej znanych mechanizmów obronnych, moralnych mechanizmów obronnych, o którym wszyscy słyszeliśmy, chociaż być może nie znamy tego określenia, że to jest właśnie to, jest rozmycie odpowiedzialności i przekazanie tej odpowiedzialności komuś innemu. Przecież my wszyscy znamy to określenie. Ja tylko wykonywałem rozkazy. Ta odpowiedzialność jest wtedy przemieszczona na tego, kto ten rozkaz wydał. Ja nie jestem winny, ja tylko wykonywałem polecenia. Czyli co mówimy o wojnie na przykład? Czy mówimy o takich sytuacjach, w których na przykład ktoś kibicuje komuś, a weź mu walnij? To również jest przejaw takiego przemieszczenia odpowiedzialności. I dlaczego tak się dzieje? Dlaczego ta osoba, która wykonuje te polecenia, czy jej się wydaje, że wykonuje polecenia, jest gotowa na to, żeby no nie mieć odpowiedzialności za to, nie czuć się źle, krzywdząc inną osobę. Jest łatwiej zwalić winę na kogoś, prawda? Na autorytet, na kogoś, kto to polecenie wydaje, ale co ciekawe, ma to swoje fizjologiczne podłoże. Otóż okazuje się, że my wszyscy mamy w naszych mózgach takie obszary, które odpowiadają za to, że przeżywamy takie niefajne pobudzenie w momencie, kiedy krzywdzimy drugiego człowieka, kiedy sprawiamy mu ból. Natomiast ten obszar uaktywnia się zdecydowanie słabiej, kiedy wykonujemy to na czyjeś polecenie, kiedy jesteśmy tylko wykonawcami rozkazu, polecenia. A co z osobami, które za monitorem komputera hejtują innych w internecie i piszą brzydkie rzeczy? Oni także prawdopodobnie nie sądzą, że są złymi ludźmi, też znajdują dla siebie jakieś wytłumaczenie swoich uczynków, na przykład racjonalizacja. To również jest moralny mechanizm obronny, kiedy potrafimy sobie wytłumaczyć, że krzywdzimy kogoś, hejtujemy, robimy mu krzywdę z bardzo ważnych powodów. I tym ważnym powodem może być to przekonanie czyjeś? Na przykład przekonanie, że się broni jakiejś ważnej wartości, działa się w imię jakiejś idei, czegoś słusznego. Dzisiaj w trakcie wojny, która już trwa rok, te mechanizmy można zaobserwować także w samych sobie, ale zanim weszliśmy na antenę, to powiedziałaś mi o tym, że na przykład snajperzy mają tłumaczone, że nie strzelają do ludzi, tylko strzelają do obiektów, do celów. Ja pamiętam, kiedy przeczytałam w jednym z wywiadów Chrisa Kyle'a, który jest najsłynniejszym snajperem Armii Stanów Zjednoczonych, ma na swoim koncie 255
ofiar. On powiedział w jednym z wywiadów, zwariowałbym, gdybym myślał o nich jako o ludziach. To są po prostu złe istoty, które krzywdzą ważnych dla mnie ludzi. On też musiał sobie to jakoś wytłumaczyć. On dokonał takiej operacji, która moim zdaniem jest jednym z najgroźniejszych mechanizmów obronnych, a mianowicie dehumanizacji ludzi. Przestał w ludziach widzieć istoty ludzkie, zaczął widać obiekty. Ja się zastanawiam, jak w ogóle się poruszać w takim świecie, bo jeśli zdamy sobie z tego sprawę, no to z jednej strony żołnierze muszą nas bronić, bo inaczej przyjdzie obca siła i nas zniszczy, a z drugiej strony zabijają ludzi. Jak sobie z tym poradzić? My nie jesteśmy żołnierzami, prawda? My nie mamy, nie mamy takiego obowiązku bronić granic. Oni wykonują to za nas. Oni odbywają w tym celu rzeczywiście specjalne przeszkolenie, w którym uczą się zawieszać empatię, zawieszać swoje przekonania, że strzelają do ludzi. Oni nie strzelają do ludzi. Oni nie zabijają ludzi. Gdyby tak myśleli, to tak jak powiedział Chris Kyle, zwariowaliby, zabiłoby ich poczucie winy. Oni muszą dokonać pewnej operacji poznawczej, żeby wytłumaczyć sobie, że nie robią nic złego. Mogą stosować eufemizmy, mogą stosować racjonalizację, ale przede wszystkim dehumanizację, kiedy w innych ludziach przestajemy widzieć inne istoty ludzkie. A jeśli sami złapiemy się na tym, że krzywdzimy kogoś i czujemy się z tym dobrze, to powinna nam się zapalić czerwona lampka? Oj, powinna. Warto sobie sprawdzić, co tam się tak naprawdę podziało, bo możemy mieć wtedy taką tendencję na przykład do wypierania konsekwencji, do tego, że nie zrobiliśmy nic strasznego. Czasem rodzice, którzy to się dzieje na co dzień też, te mechanizmy uruchamiają się na co dzień, kiedy na przykład rodzice tłumaczą przemoc wobec swoich dzieci, że ja ją biję, ja jego biję dla jego dobra, prawda? Tutaj dochodzi właśnie do jakiejś takiej racjonalizacji, ale też wypierania konsekwencji, że przecież nic złego się nie stało, prawda? Tylko ją klepnąłem, ma tylko małego siniaka, więc zobaczmy, jakie to jest umniejszanie. I co, jak się zapali ta czerwona lampka, to co możemy zrobić? No myślę, że na pewno się zatrzymać i zastanowić nad sobą, co takiego się dzieje, że pojawia się ochota czy zgoda na krzywdzenie innego człowieka, bo to jest na pewno coś alarmującego. Czy możesz jeszcze podać kilka przykładów właśnie takich moralnych mechanizmów obronnych? Na przykład rozmycie odpowiedzialności. Kiedy łatwiej w grupie kogoś zaatakować, łatwiej skrzywdzić, możemy sobie wtedy wytłumaczyć, że skoro wszyscy tak robią, to znaczy, że nie jest to nic złego. Ta osobista odpowiedzialność, która potrafi nas powstrzymywać przed czynieniem zła, wtedy się rozkłada na wiele osób. Nie? Zobaczmy na przykład, co się dzieje w grupach kibolskich, prawda? Nikt z nich nie czuje się indywidualnie, osobiście odpowiedzialny za to, że skopał przedstawiciela przeciwnej drużyny. Zastanawiam się, dlaczego wybrałaś dzisiaj kolorowe obrazki. Myślę tutaj o fladze LGBT. Z czego to wynika, że dzisiaj na nasze spotkanie jest właśnie takie kolory i też kolczyki masz w kolorach? To jest bardzo słuszne spostrzeżenie, bo moralne mechanizmy obronne, one nie działały tylko w przeszłości, one działają również teraz i są jednym z elementów odpowiadających za dyskryminację. Dyskryminacja może dotyczyć każdego, również osób nieheteronormatywnych. Również możemy sobie wtedy wytłumaczyć, że tak naprawdę nie chodzi o ludzi, chodzi o ideologię. Tak jak podczas wojny nie chodziło o Żydów, tylko chodziło o robactwo. Tak jak snajperowi nie chodzi o, on nie zabija ludzi, on trafia w cel. No i politycy też lansują tego typu działania. No, widzieliśmy ostatnio choćby to, co przed wyborami mówił prezydent Andrzej Duda, czy jego obóz rządzący, że to jest ideologia, a nie ludzie. Tak, to myślę, że to jest przykład właśnie takiej klasycznej dehumanizacji, kiedy my mówimy wtedy, to nie są ludzie, to jest ideologia, prawda? Łatwiej wtedy skrzywdzić tę ideologię, łatwiej rzucić puszką w ideologię niż żywego, czującego człowieka. To niewiarygodne, że wtedy tę odpowiedzialność przyjmuje szef kraju
mówiąc takie rzeczy, więc ileś tam set tysięcy ludzi nie będzie czuło blokady w atakowaniu na przykład LGBT. Jest to przyzwolenie, no przecież dehumanizacja jest jednym z elementów piramidy nienawiści. Alporta to jest taki model, który opowiada o tym, jak odmowa nienawiści się zaczyna od hejtu, a kończy się na eksterminacji. Dehumanizacja jest jednym ze stadiów tej piramidy, jeden z jej stopni. A możesz podać jeszcze jakieś takie najgroźniejsze przykłady właśnie takiej dehumanizacji, takiego mechanizmu obronnego? Myślę, że one się działy podczas wojny i dzieją się teraz też podczas wojny, kiedy my przestajemy myśleć o przedstawicielach, o ludziach jako o ludziach. Myślę, że to jest najgorsza rzecz, jaką możemy zrobić, kiedy w ludziach widzimy rzeczy, kiedy przestajemy ich postrzegać jako istoty, które czują, które mają swoje emocje, mają swoje marzenia, mają swoje plany, tylko widzimy obiekty, wrogów na przykład, których trzeba zlikwidować. To jest najbardziej przerażające. Jeśli będziemy świadkiem takiego zachowania, to co możemy zrobić? Nazwać to. Czyli co, na głos powiedzieć, nie wiem, stosuje pan przemoc względem tej osoby? Proszę tego nie robić? Myślę, że to rzeczywiście był przejaw ogromnej odwagi, zarówno fizycznej, jak i moralnej. Ja powiem może, jak ja uczę podczas warsztatów takich antydyskryminacyjnych, jest taka piękna strategia, ona jest bardzo prosta do zastosowania nawet dla dzieciaków, kiedy widzimy, że czyjeś granice zostały przekroczone, że ktoś został skrzywdzony, to mamy wtedy użyć słowa klucza, które na przykład w przypadku dzieci może brzmieć auć, że widzę, że dzieje się jakaś krzywda i w tym momencie, jeśli klasa się na to umówi, no to wstrzymujemy takie zachowanie. Ale myślę, że najgorsza tutaj w tym jest taka obojętność, kiedy my patrzymy na to, że dzieje się jakaś krzywda i pozwalamy na to biernie. Przyglądamy się po prostu, nie podejmujemy żadnych działań. Jakiekolwiek działanie będzie lepsze niż bezczynność. Dobrze zrozumiałem, że jeśli klasa zauważy, że jest przemoc stosowana, to wtedy ktoś się odzywa auć, albo na przykład kilka osób? Na przykład, ciekawe. Prawda? Czy na przykład taka strategia stopniowania reakcji, która mówi o tym, że nazywamy to, co się dzieje, mówimy, jakie mamy oczekiwania w związku z tym, żeby zaprzestać i mówimy, jakie będą konsekwencje, jeśli to nie zostanie zatrzymane. Psycholog Elżbieta Grabarczyk-Ponimarz była moim Państwa gościem. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję. Tomasz Słodki, do usłyszenia, do zobaczenia.